Boli mnie to, nie powiem, że nie, jest mi przykro. Wiem, że Adam ma z tego jakąś dziką satysfakcję na 100%, bo mimo tego, że między nami była chemia, to potem on chyba mnie jednak bardzo nie polubił i już nigdy mnie nie polubi, żeby nie użyć słowa znienawidził, bo to czasami jak się zachowywał wobec mnie w programie, jakby świadczyło o tym, że naprawdę gościu już ma na mnie uczulenie. Zresztą sama do tego doprowadziłam. Mnie się albo kocha, albo nienawidzi, także no, od miłości do nienawiści jest bardzo krótka droga i tutaj chyba wydarzyło się coś takiego. Adam ma dziką satysfakcję, Lori pewnie jest przykro, wydaje mi się, że może jej jest trochę wstyd. Zresztą sama mówiła, że to jest chyba najbardziej cringe'owa sytuacja w jej życiu. No mam nadzieję, że nie strzeli sobie w tym w stopę, bo ludzie jednak oglądają, komentują i wiedzą, co czułam do Adama. I nie chcę, żeby na kogokolwiek po programie spłynął jakiś ogromny hejt.